I teraz będę wygładzał te plamy, które tutaj są, czyli teraz będę nakładał kolejne warstwy kresek. Czasami delikatnie, bardzo delikatnie będę zmieniał kierunek cieniowania, żeby ten ogólny kierunek został ciągle ten sam, a po prostu żebym mógł zapełnić te niektóre prześwity między kreskami, czyli po prostu nakładając kolejne kreski będę starał się właśnie zrobić tą plamę bardziej taką gładką, żeby nie było tych białych prześwitów. No i różnicować teraz bardziej będę walory, no bo teraz to wszystko jest takie lekko szare, no i a w tym momencie zacznę właśnie różnicować te szarości, żeby niektóre płaszczyzny były ciemniejsze, inne jaśniejsze. No i tutaj takim kryterium odnośnie tego, która będzie ciemniejsza, która jaśniejsza, jest rozróżnienie na cień własny i cień rzucony. Czyli cień rzucony zazwyczaj jest ciemniejszy od cienia własnego. Z tego powodu, że cień własny łapie więcej światła odbitego. Czyli na przykład mamy tutaj płaszczyznę i tutaj płaszczyznę. No i to jest cień rzucony, a to jest cień własny. No i te cienie powstają dlatego, że jakiś promienie światła lecące tutaj mijają te płaszczyzny i padają tu na ziemię. Czyli właśnie tu światło nie dociera i tu teoretycznie to światło bezpośrednie nie dociera, nie pada na tą płaszczyznę, ale ono odbija się tu od ziemi, odbija się później gdzieś tam jeszcze dalej i tak po tych odbiciach może paść tutaj na tą płaszczyznę. Oczywiście na ten cień rzucony też łapie jakieś światło odbite, ale w tej sytuacji mamy po prostu tak, że ta płaszczyzna jest od razu wyeksponowana na źródło tego światła odbitego, bo największym źródłem światła odbitego jest ziemia, ta płaszczyzna, na której bryła jest ustawiona. Dlatego właśnie ten cień własny będzie troszkę jaśniejszy niż cień rzucony. Natomiast jeśli mam dwie płaszczyzny obok siebie, które są tym samym rodzajem cienia, czyli na przykład tutaj mam cień rzucony i tutaj mam cień rzucony, ale to są dwie różne płaszczyzny, no to warto się zastanowić w takiej sytuacji, która z nich jest bardziej zwrócona w kierunku światła. Bo chodzi o to, że promienie światła, że płaszczyzna będzie ciemniejsza, ta, na którą światło pada bardziej stycznie. To znaczy, jak promienie światła padają stycznie na jakąś płaszczyznę, no to ona jest ciemniejsza, a jak padają tak bardziej prostopadle, no to jest jaśniejsza. No i w tej sytuacji, jeśli mamy tą płaszczyznę i ona jest częścią tej płaszczyzny, no to ona jest zwrócona trochę lepiej do światła niż ta płaszczyzna. Ta stoi tak trochę bokiem. Więc prawdopodobnie, znaczy tak zgaduję, że promienie światła padają na nią bardziej tak pod kątem stycznym. Znaczy są bliżej styczności. To nie jest styczne, ale po prostu ten kąt jest bardziej płaski. Natomiast ta płaszczyzna jest troszkę bardziej zwrócona w kierunku światła, więc ten kąt jest większy. I to oznacza, że ogólnie ta płaszczyzna będzie prawdopodobnie jaśniejsza niż ta płaszczyzna. No i to samo kryterium możemy właśnie przyjąć przy decydowaniu, który cień rzucony będzie ciemniejszy, więc tu by wychodziło, że ten będzie troszkę ciemniejszy. Też oczywiście warto zwracać uwagę na takie, na położenie tej płaszczyzny, no bo jeszcze kolejna rzecz, którą można wziąć pod uwagę, to fakt, że w miejscach, gdzie płaszczyzny stykają się ze sobą, na przykład tutaj, dociera mniej światła odbitego niż w miejscu, gdzie nie ma żadnej sąsiadującej płaszczyzny. Czyli teoretycznie jak mamy ten fragment, to tu dociera więcej światła odbitego niż tu, bo tutaj jest, no można powiedzieć, że w takim kącie. To powoduje, że na pojedynczej tej płaszczyźnie będzie mógł się pojawić gradient. Czyli tutaj może być troszkę jaśniej, a w dół troszkę ciemniej. No ale oczywiście to są takie zasady, które wynikają w jakiś sposób z tego, jak światło funkcjonuje, jak światło działa, ale oczywiście czasami będzie trzeba niektóre z tych zasad troszkę nagiąć po to, żeby uzyskać jakiś taki efekt wizualny odpowiedni,
na przykład jeśli byśmy stwierdzili, że dwie płaszczyzny obok siebie wychodzi nam z tych wszystkich zasad, że powinny mieć taki sam odcień, ale właśnie czytelniej będzie, jeśli jedna będzie trochę ciemniejsza, no to warto trochę tą jedną troszkę wzmocnić. W tym miejscu mamy taki fragment, gdzie tutaj jest cień własny, a tutaj jest cień rzucony. No to teoretycznie cień rzucony jest ciemniejszy od cienia własnego. Ale z drugiej strony ta płaszczyzna,
która jest w cieniu rzuconym, jest troszkę bardziej tak otwarta na przestrzeń, a ta płaszczyzna jest wciśnięta w taki ciasny kąt, więc tutaj dociera mniej światła odbitego być może niż tu. No i właśnie czytelniej będzie, jeśli tą płaszczyznę, która jest tak tutaj schowana, pocieniuję ciemniej. Cieniując tło, zwracam uwagę na to, jak rozkładają się plamy ogólnie na tym rysunku. To znaczy widzimy, że mamy ciemną plamę z prawej strony i raczej tak się właśnie te najciemniejsze plamy bardziej skupiają na prawo. No to dla przeciwwagi tutaj w tle dam ciemniejszą plamę tak bardziej z lewej strony.
trakcie cieniowania gdzieniegdzie nachodziłem kreskami na płaszczyzny, które nie powinny być cieniowane. Tutaj widać takie końcówki tutaj w tle, więc teraz biorę gumkę i wycieram właśnie te końcówki. W tym miejscu mam nagromadzenie takich białych płaszczyzn oświetlonych, więc tutaj też mogę nadać takie bardzo lekkie szarości, żeby te płaszczyzny trochę od siebie odróżnić. Na przykład ta płaszczyzna jest bardziej zwrócona w kierunku światła niż ta płaszczyzna, więc mogę tą lewą delikatnie taką bardzo jasną szarością pocieniować, żeby ją trochę odróżnić właśnie od tej płaszczyzny obok. Tylko to musi być wyraźnie jaśniejszy odcień niż w cieniu. No i tak samo ta z tyłu płaszczyzna. Ona też może być troszkę pocieniowana. Trzymając ołówek tak bardzo daleko od grafitu, mogę łatwiej uzyskać jasną plamę, bo wtedy nie wywieram dużego nacisku na ołówek. Jeśli mamy jakąś płaszczyznę ciemną na tle jasnej, no to nie musimy jakoś tak bardzo wzmacniać krawędzi tej płaszczyzny, bo wystarczy sam kontrast między ciemną plamą a jasną plamą. Więc tutaj spokojnie moglibyśmy w ogóle zgubić tą krawędź i samym kontrastem płaszczyzn wskazalibyśmy, że to są dwie różne płaszczyzny. No i myślę, że możemy uznać tą pracę za skończoną. Ta bryła jest już wystarczająco czytelna. Plamy są zróżnicowane, płaszczyzny da się od siebie odróżnić, więc ta forma rzeczywiście teraz stała się taka bardzo przestrzenna. Życzę powodzenia i do usłyszenia w kolejnych lekcjach.